A dzisiaj, moi mili, coś specjalnego. Trochę sam jestem w szoku, sam nie do końca wiem, jak to opowiedzieć. To może najlepiej wprost i od razu. E, słyszeliście już o YouTuberze Fu? No, ja w sumie też nie słyszałem, bo to coś nowego sprawdziłem i założył kanał dopiero w tym tygodniu. Ale do rzeczy: Facet opublikował wystąpienia polityków podczas w cudzysłowie tajnej narady PiS. No, tak tajnej, że były tam kamery i mikrofony TVP. Ale o dziwo! Nikt tego nie wyemitował. Skontaktowałem się dość łatwo z tym człowiekiem i oto co ustaliłem. W żartobliwym opisie mają, że posługują się e, czterowymiarową technologią. Coś tam trolują. Ale tak na serio facet ma hakerskie dojścia, tyle, że nie udało mu się pozyskać z serwera wideo. Tylko dźwięk. Ale i to, moi mili, robi ekstra wrażenie. Zadzwoniłem też... Ale tu nie podam nazwiska, to mojego dawnego kolegi, który zna dobrze e, rzecznika PiSu. A on mi to skomentował krótko. Stary, wiesz, e, nowa strategia to jest jakiś tam pomysł, ale póki co decyzja jest taka, że wyciszamy, póki się nie rozniesie. No właśnie, no to, to się rozniosło. Ale w skrócie, o co tu chodzi? Rzecz w tym, że Kaczyński, Tłumaczyński, podczas, podczas wystąpienia programowego, dla, że tak powiem, zaufanych. No, jak, jakby to grzecznie powiedzieć, Kaczyński odleciał w kosmos samolotem z Radomia. O co chodzi? Streszczając jego nowa teoria opracowana wraz Ajagrze z Antonim Macierewiczem. Tak, tym pociesznym wariatem od parówek i komisji. Jego nowa teoria głosi, że oto na lotnisku w Radomiu pod osłoną nocy lądują samoloty, którymi dostają się do Polski szpiedzy oraz, tu uważajcie desinformacja internetowa. Ja nie wierzę, że to właśnie powiedziałem, ale, ale wiecie, on to powiedział. Mało tego, najśmieszniejsze są reakcje kolejnych występujących. Otóż słuchajcie um, Na tym spotkaniu e, zabrali głos, ale serio, nie byle kto bo sam nasz pan prezydent, pan Andrzej Duda, ale nie był osamotniony. Opublikowane są też nagrania nikogo innego, jak naszego e, błyskotliwego ministra Czarnka, czy Patryka jakiego? Tak, tak, takie osoby. A najlepsze, właśnie. Bo fu, jak się z nim skontaktowałem, powiedział mi, że tych nagrań ma więcej i będzie publikował. Chociaż zapowiedział wyraźnie, że zależy to od ilości polubień i subskrypcji. No dobra, ale do, do, do meritum, to, bo ci tuzowie, oni, a, w sensie ci występujący, oni potraktowali to całkowicie poważnie. W sensie nie wiem, czy to jest przedstawienie dla prezesa. Wiecie, e, tak jak się odgrywa szopkę, oczywiście dla jej dobra, przed umierającą babcią. No dobra, dla uczciwości jest jeszcze trzecia możliwość, czyli że e, w Radomiu, pod osłoną nocy lądują tajne szpiegowskie samoloty, które przywożą dezinformację, która jest instalowana w polskim internecie. Tak na poważnie, ale wyobraźcie to sobie. W umyśle prezesa internet to jest przedmiot, rozumiecie. To znaczy, że żeby pojawiły się w nim fake newsy, to trzeba je fizycznie w fizycznym urządzeniu zainstalować, pewnie z dyskietki. Wam też się to kojarzy z IT crowd, ale ludzie Jen to jest fikcyjna postać odgrywana przez aktorkę panią Katrin Parkinson, a Jarosław Kaczyński kieruje partią polityczną, ale w realu, nie w serialu, gdzie odgrywa debilan, albo raczej odgrywa staruszka z demencją, obdarzonego nieograniczoną władzą w swoim środowisku. I to, jakby jest różnica trochę zasadnicza, tak czy inaczej, e, biorąc pod uwagę to, co a to, co mogliśmy usłyszeć na tych op e, opublikowanych materiałach, mamy do, czy do czynienia z przywódcą, no, e, największej, bądź co bądź, największej partii, który, tu nie boję się tego powiedzieć, e, orbituje już naprawdę wysoko w kosmosie. I jeżeli mam być z wami szczery, e, to brzmi to, e, brzmi to dla mnie, jakby potrzebował opieki. I to tak na poważnie, opieki lekarskiej, a nie wykorzystywania go, praktycznie. Jako. Nie wiem sam. Dobra, bo się rozgaduje, Z... sprawa jest jasna. Słuchajcie. Ehehe. Poznałem tego nowego fu. Facet wydaje się być w porządku. Te... Te filmy wydają się wiarygodne. I nie kumam czemu. On jako jedyny e, demaskuje paranoję, która się odbywa na naszych oczach. Tak jest. Paranoję. A niewielu ludzi o tym słyszało. Dlaczego? A to już nie do mnie pytanie, kto i jak skutecznie wycisza prawdę. Trzymajcie się, ciepło i do usłyszenia.